Z wielką przyjemnością chcę Państwa zaprosić na 21. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej, który się odbędzie w lipcu 6, 7 i 8. W piątek zapraszam Państwa do Domu Kultury na godzinę 17 na wykład znakomitego prelegenta, profesora Iliasa Wrazasa, który opowie nam historię Greków. I to będzie tak, udawanie Greka albo jak się mają Grecy starożytni do Greków obecnych. Potem zapraszam Państwa na Bulwar Grecki o 19, gdzie będziemy obchodzić uroczysto 70 lat Greków w Europa mieście Zgorzelec-Görlitz. Jest to dla nas bardzo ważna data. 70 lat temu przyjechały pierwsze dzieci do Zgorzelca i proszę Państwa, potem przyjechali nasi rodzice, tu zaczęli mieszkać, żyć i ta uroczystość jest niezbędna przy bulwarze greckim. O godzinie 20 mamy zabawę polsko-grecką, biesiadę polsko-grecką w tawernie Nausa. Proszę Państwa, o 16:30 w sobotę zaczynamy duże koncerty. Gwiazdą tego koncertu sobotniego będzie Maria Jakowu. Będzie Teo Wafidis znowu gotował nam jakieś greckie potrawy. Będzie Apostolo Zacharis na buzuki grał. Zespół Epomeni. Koncert Marii Wrachaki. Zespół Mitos i znakomity piosenkarz Akis Papazachariu. I o godzinie 22 do godziny 24 zapraszam młodzież, wszystkich Państwa na grecką dyskotekę pod gwiazdami. Będzie grał DJ Stelios. W niedzielę, proszę Państwa, o godzinie 14 zaczynamy znakomity, jak zawsze, mecz piłki nożnej. Polska, Zgorzelec kontra Grecja, Zgorzelec. Stadion Miejski o 14. I zaraz po tym o 16 zaczynamy koncerty. Gwiazdą festiwalu będzie Evita, znakomita młoda piosenkarka, która robi znakomitą karierę w tej chwili w Grecji. Zespół Ypsilandides, zespół taneczny, Giorgos Papasidoru, którego Państwo pamiętacie z ubiegłego roku, Angelo Vangelis, wirtuoz na buzuki, moja grupa oczywiście Orfeusz i polską gwiazdą tego wieczoru będzie zespół Univers i jeszcze jedną gwiazdą, gościem Polski wieczoru będzie zespół Formation, który zaśpiewa i greckie piosenki, i polskie. Tego programu jest tak dużo, że będziecie Państwo zadowoleni. Oczywiście tego wszystkiego by nie było bez pomocy Urzędu Miasta, Pana Burmistrza i Rady Miasta. Gmina Zgorzelec również do tego się przyczyniła. Gmina Bogatynia, Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej i wielu, wielu innych jeszcze sponsorów. W tym roku ze względu na remont części amfiteatru i całego parku gramy na stadionie. Proszę Państwa, na stadionie miejskim w Zgorzelcu. Nie pod centrum sportowym pod halą, na stadionie miejskim w Zgorzelcu. Wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam.